no trochę z perspektywy oczywiście, miniony tam z mała 30 lat, czy można było doprowadzić do innego rozstrzygnięcia, do innych rozwiązań w 89 roku niż to, co powiedzmy odziedziczyliśmy w wyniku i tych wyborów czerwcowych i późniejszych układów? Oczywiście, że można było, tylko no, właśnie mówię, z perspektywy. No więc z perspektywy to wygląda tak, że można było i potencjał tego był, natomiast nie było faktycznie zainteresowanych sojuszników tym, żeby do jakiegoś zdecydowanego przełomu w Polsce dopuścić. Nawet na poziomie tego, co się wydarzyło w Czechosłowacji, mimo tego, że kraj związkowy się rozpadł. Czyli pewne rzeczy zrobiono tam, nie nadymając się. Natomiast Polska podejrzewa, że ze względu na swoje położenie, nie wiem, geostrategiczne, była tak zwanym krajem specjalnej troski, to zarówno dla naszych wybitnych, demokratycznych przyjaciół, o czym jak już dowiadujemy się, to nie jest spiskowa teoria dziejów, czyli wożenie przez ludzi Helmuta Kohla, Deutschmarek w siatkach dla młodego Donalda Tuska i tego środowiska. Zapewne Rosjanie byli też spacyfikowani, więc tutaj raczej wszystkie środowiska i z tak zwanej strony rządowej, reżimowej, jakbyśmy to nazwali, i opozycyjnej, były zainteresowane w pokojowym, jak najbardziej kompromisowym ułożeniu się władzy z opozycją i stworzenie jakiegoś tymczasowego układu, który by gwarantował tu, w tym miejscu, stabilność. Dlatego nie było tu Rumunii, prawda, czyli takich wydarzeń. A czym się tu różniła sytuacja? Niczym. No właśnie, znaczy z jednej strony oczekiwania społeczne były, żeby pożegnać, powiedzieć do widzenia Czerwonemu, bo nawet z listy krajowej wyrzuconej w Usaniu wbrew Solidarności, jakby wbrew uzgodnieniom z panem Gustawem, pokazywałyby, że społeczeństwo było zainteresowane, a z drugiej strony rozumiem, że tą część, która uczestniczyła w rozmowach i miała pewną wizję takiego, nazwijmy to, miękkiego przechodzenia, przejmowania, spacyfikowano w taki czy w inny sposób. Ale w jaki sposób spacyfikowano tych radykałów? Bo tych radykałów było w Krakowie w 89 roku, czy w lutym, czy w maju. To jeszcze dłużej trwało, do 90. No, no jak właśnie to pacyfikowano? No, tym, czym się pacyfikuje. To była robota służb specjalnych, to było sianie podziałów, to była korupcja też, najprostsza rzecz na świecie. Ośmieszanie, przecież nie zapomnę pana Mancewicza tu z Gazety Wyborczej, który głównie się szczycił w ośmieszaniu wszelkiego rodzaju aktywności oddolnej, która w jakikolwiek sposób poruszała kwestię obecnego układu. To te słynne określenie grzmi, Kurzyniec grzmi. Przecież to było jego autorstwo. Wymyślanie przy zajęciu siedziby Unii Wolności jakiejś historii antysemickich, gdzie później przez tydzień się nie pokazywał na mieście, bo że go obije.